funny moment. No i w końcu doczekaliśmy się oficjalnej premiery FIFA 16 w Polsce. Jak ona fantastycznie, ach, pachnie. Odpalam FIFA karny, zaglądam do kubka karny. Ktoś mnie kosi w polu karnym, karny. Mało tego, jest trzecia w nocy, dookoła jest ciemniej niż w przeciętnym składzie z Premier League. Chce mi się spać, umieram ze zmęczenia. Dzwoni telefon. O nie, ja już wiem, o co chodzi, nie odbieram, idę spać. Minęło kilka minut, SMS mnie obudził. Patrzę, co tam, karny. Dobra, Sergiej, wygrałeś, karny, idę spać. Ledwo przysnąłem, znowu SMS mnie budzi. Myślę sobie, czego? Lenny Face'a mi przysłał, tylko po to, żeby mnie obudzić. W tym momencie powiedziałem, Piputkin, miarka się przebrała. Każda jego bramka z dystansu sprawia, że jaram się jak mój komputer po odpaleniu nowego Wiedźmina na Ultra. Oczywiście z racji na nowy polski komentarz odpalamy ją od razu w całości w języku angielskim. Pele pracuje nogami szybciej niż taśmociąg w chińskiej fabryce. Pele! Od poprzeczki to jest rzeźnik do kwadratu. Twarze zawodników w najpopularniejszych klubach są fantastycznie odwzorowane. A w sumie po co bocznemu obrońcy robić game face'a? Ani on dużo bramek nie będzie strzelać, ani go kamery nie będą pokazywać. Ale za to była gwiazda ligi holenderskiej, Depay. Jak on ma fantastycznie twarz odwzorowaną. Chociaż był słaby w tym meczu, zdawał się być przy mnie twardy jak chleb z Biedronki. Czy znudzili ci się randomowi napastnicy tacy jak Emenike i Barbo albo Dumbia? Zaraz, zaraz, gdzie jest Emenike? Enter. Ja tu co? Mam Pele w klubie, w swoim pierwszym składzie. Dawaj, gramy mecza, powiozę cię na lajcie. 5-0, baby. Nie płacz, Januszej, Benteke też jest okej. Nie ma tego tempa, ale miecie zwykłe ścierwa. Pele, 4-1. Realistyczne podania. Piłka chodzi jak po sznurku. Ja nie wiem, co to będzie w tej FIFA. YouTube'a muszę zachciało robić, kurwa, dobra. A to już mecz 15, który rozegrałem przeciwko Sojuszowi Lewicy Demokratycznej i po raz kolejny mamy tutaj świetną współpracę Briana Laudrupa z Pele, którzy rozmontowują obronę szybciej niż zgomiarze ruski czołg. Gość jest tak szybki, że zanim wypowiesz jego imię, obiegnie kulę ziemską. Dwa razy. Tyłem. Pele pojechał po moim przeciwniku niczym Janusz Korwin-Mikke po świeżym lewaku. A że obrona przeciwnika w tym meczu była twarda i solidna jak erekcja emeryta, to po chwili Pele zrobił rajd z piłką i strzelił sobie drugą bramkę. Po wyjściu mojego przeciwnika, który w tym meczu w obronie był zdezorientowany jak świadek Jehowy w sklepie z drzwiami. Dzisiaj porozmawiamy o nowym rzeźniku. Janusz, co ty robisz? Czemu kiedy oglądasz kartę Loronta kościelnego leży obok ciebie papier toaletowy? Co jest z tobą nie tak, Janusz? Przestań! Ta seria jest do dupy. Koniec.